Cześć moi drodzy, ja jestem Krystian, a ja Justyna i witamy w 32 odcinku No Jam Rush, waszej serii, w której sprawdzamy wasze fanarty, testujemy deki i staramy się wbić legendarną arenę bez wydawania ani grosza na gemy. Dokładnie, serdecznie zapraszam. Jeżeli podobałem ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki ci bardzo. Moi drodzy, pod ostatnim odcinkiem mieliście zostawić 400 łapek, lecz niestety zostawiliście tylko 390. Bardzo jestem smutny z tego powodu, Justyna również. Mamy nadzieję, że pod tym odcinkiem się poprawicie i zostawicie minimum 400 łapek w górę. A Farel w przyszłym odcinku zrobi dla was giveaway na 80 gemów. To teraz, żeby zbytnio nie przedłużać, przejdźmy do przeglądu waszych fanartów. Pierwszy fanart został nadesłany przez Anonimusa. Przez Anonimusa. A jest to... Justyna. Co tam jest napisane? Jest to JJ. Jest napisane... Starałem się bardzo nad włosami, więc doceń. To Justyna, musisz docenić włosy ten fanart. Włosy są cudowne, ale... Dlaczego ja mam zawsze taki dziwny nos? Czy ja naprawdę mam taki dziwny nos? Chyba tak, tak mi się wydaje, jak tak cię postrzegają, tak musi być. I brwi to ja nie mam takich, że jedna jest wyżej, druga niżej, tylko mam takie równe, mi się wydaje. Jakaś taka smutna ta JJ-ka, ja daję 5. Płacząca JJ. No ja daję... Doceń. 5. Okej, okay, lecimy dalej. Dałabym 4, ale za włosy daję 5. Kolejny fanart? Od... Kiku. Kiku. Krystian. Jest to Farel. Trochę tak, trochę ci przytyło, taki poczuć z ciebie. Tak, jest JJ szkieleton po lewej z bombą. JJ szkieleton. Te JJ wygląda jak H. Okej, okay. No, daję 3. Nie, ja daję 6. Lecimy dalej. Kolejny fanart został nadesłany przez Eddie Player. Eddie Player. O. Pozdro. Ice Spirit. Ice Spirit, no śmieszny. No śmieszny, ta emotka też tu w kącie. No, 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 no. Mogę dać 5. Farel dzisiaj surowy jest bardzo. Ja 6, za to, że z plasteliny. Okej, okay, następny fanart. Następny fanart od Pyrka. O! Adrian Pyrek. Znowu mazakami się chłopie namazałeś. To jest Fortnite'a, nie? Tak, setny poziom z trzeciego sezonu. Jest to żniwiarz. Kozak. Bardzo ładny fanart. Ja daje 10. Ja też daję dychę. Stary, będziesz na miniaturce. Obiecuję. Jak ładnie w ogóle jest ten, ten krawat narysowany. Tak, mimo że czarnym mazakiem pomalowany, ale i tak, widać, widać. No dokładnie, bardzo fajne. Gratulacje, bierzcie przykład z Adriana Pyrki. Pięknie. Kolejny fanart od Eltara. Eltar. Farel. Farel. Tutaj widzimy Farel. To jest Electro Wizard. Nie, Ice Wizard. Ice Wizard. Inferno Tower go atakuje? Aha, że taki... No, chyba tak. I on tak, nie wiem, topnieje, o co tu chodzi? To nawet. Fajnie, że autorskie, takie pomysłowe dosyć. No mogę dać te 7. Ja mogę też 7. Okej, okay, następny fanart. Następny fanart. Od Android Play. Plastelina. O! Goblin w baryłce. Aha, ale trochę niepodobny ten goblin, ale... Nosa nie ma, nie? Gobliny mają nos taki chyba, czy nie? Nie wiem. Nie mają nosa? Jakoś tak nie kojarzę. Ale, no fajne. To podoba mi się. To mogę dać również 7. Ja też 7. Lecimy dalej. Kolejny fanart od Oliwiera. Oliwier? O! Farel Studio! Sorry za kolor, ale nie miałem innego. No okej, okay, stary, zobacz, koszulki Farel. Koszulki chyba, tak? Tak, koszulka. Tu Comden Garçon serduszko. Fotel różowy? Nie mam różowego, no ale spoko. Pa, jaki mikrofon. Dell. Jołeczka. Ale jak wszystko wie, jak to wygląda, nie? No, green screen rozwinięty, tylko że mam na statywach. Ale okej, okay, no spoko. Mega. Stary, daję 8. Ja daję 9. Ładnie, fajny pomysł, no taki jest spoko. Doceniam. Następne. Kolejny fanart od... Kapusia. Kapuś.pl. Kapuś.pl. O! Royal Ghost. To stary tutaj grubo. Zobaczmy od góry. Od Kacpra dla serii No Jam Rush. Jesteś widzem Farela? Daj suba z dzwonkiem. Like pod filmem. Komentarz. A teraz coś ode mnie. Dokładnie. Teraz coś od ciebie. Tutaj mi wyszło...
Tutaj to... mi nie wyszło, tu gdzie... To białe. To białe. Aha, no to okej, stary, trzeba było zamazać na fioletowo i by nie było widać. I pokaż tam dalej, na dole. Farel, pozdrów, ocenka 1 od 10, rysowałem to 3 godziny 30 minut, na serio, serio, pozdrów na odcinku. Pozdrawiamy cieplutko Kacpra, 10! Ja też daję dychę, bardzo ładnie, starannie, mimo, ładne że kolory. Tam troszeczkę nie wyszło. Mimo. Ale mi się podoba. Ale to nie widać w ogóle, że to nie wyszło. Mogłeś to zamalować na niebiesko i nawet... No to właśnie tak jak mówiłem, okej. Ostatni już fanart. Od Kruczka. Od Kruczka. Co tu jest napisane? Uwaga! Dla Farela zostaw łapkę i... Dla JJ, sorry, suba. Że taki brzydki, ale mi... No, coś tam było napisane, tutaj kurczę. Bomber z lawą, lawa wygląda jak jakaś osa. No, wygląda jak osa. Tutaj ma gębę, nie? Śmieszna. To okej, mogę dać też 6. Ja daję 7. O. Ale dla... Aha, bo Giant nie jest pomalowany, bo przecież on jest biały. No dobra. Dokładnie. Moi dobra, drodzy, sorry. To było na tyle z waszych fanartów. Pamiętajcie, kolejny No Jam Rush już za tydzień. Wysyłajcie fanarty na gamingwithfarel@gmail.com. A teraz my przechodzimy do testowania deków. Skrzynek nie mamy do otwarcia, bo Clanchest się skończył. Z Ice Wizardem. Z Ice Wizardem. Moi drodzy, dek, który dla was przygotowaliśmy, wygląda następująco. Jest w nim Justa, Pekka, Goblin Gang, Strzałki, Electro Wizard, Ice Wizard, Miniony, Thompson i Zap. Dokładnie. Ulepszymy sobie Pekkę. No koniecznie. Za 4000. Bo nas stać, bo nas stać. Normalnie. Rozwalamy hajs. Rozwalamy hajs. Goblin Gang. Za 8. Na razie bym się wstrzymał. A jednak nie rozwalamy hajsu. Na razie nie rozwalamy aż tak hajsu. Dobrze, moi drodzy, mam nadzieję, że ten deck się spisze. Jest to Double Wizard deck, nazwijmy go w ten sposób. Double Wizard, jeszcze można dorzucić trzeciego i będzie trio. O. Sprawdź, co mamy w questach. Dobra, za późno. Misclick, Farel pierwszy. Trzymajcie kciuki, pierwszy raz tym deckiem gram. I jakiś skośny między nami gra. Pierwszy raz chyba Pekon na No Jam Rush, nie? Chyba tak. Pierwszy raz też Pekon chyba na No Jam Rush. Od razu Farel ze złej strony zaczął. To musimy teraz... Dajmy Tombstone Stay. Aha! No skoro tak... Strzałki! Wow, proszę pana! Ale tutaj pan wyczuł pismo nosem, że tak powiem. Tam jak sobie fajnie Ice Wizard dożył, ale za nim szkieletonki i biły wieże. Ale tak, tak, właśnie fajnie, że one tak spowolniły tower i szkieletonek mógł uderzyć. Może Ice Wizard. Tak, cyk, cyk, cyk. Dobrze, że mamy tą Pekę, faktycznie. I teraz co byś Justa dała? Taka jest teraz dobra, ja teraz nawet lubię sama grać Peką. Minionka byś chciała dała, tak? Na jak pewno ja? Bym dodała minionka i Ice Wizarda za to. Czy Elektro? No, obojętnie to już. Ice to taki mi się wydaje bardziej defensywnie. Ofensywnie to tak Elektro bardziej podejdzie. Uderz raz Peka. Yes! Yes! Już myślałam, że jeszcze raz uderzę. Nie wyrzucaj strzałek na princeskę, bo on ci rzuci miniony. On ma minion hordę, masz rację. Goblin Gang. Ale Goblin Gang tak na princeskę? Słabiutko. No tak. Nie no, muszę dać. No i zaś się. Mamy zapka JJ. Na easy, easy, easy. No nie wyrzucaj tego zapa teraz. No trzymam już na tą hordzinę. Myślałam, że na tego goblina chcesz dać zapa. Nie no, bez jaj, bez jaj. No nic, nie zrobimy. Musi być Pekka. Zdąży? Zdążyła, super. Teraz on zagra z pewnością. Goblin Gang daj teraz. Nie mogę. Na Dragona, Goblin Gang? No. No i teraz? Zap? Co teraz? Ice Wizardzik. Zjechały tam. Pięknie. Jak będą tego Dragonika, ten Goblin Gang, to tak wiesz. No, może by się jakoś tam udało, że ryszoketem, rykoszetem by... Znowu wyrzuciłeś strzałki. No wyrzuciłem, bo miał ten Goblin chatkę tam bardziej spuszować, ale nie wyszło. Znowu robimy to samo combo. Electro Wizard. Dajmy już Ice'a do pomocy. Goblin Gang. Goblin Gang i strzałki.
O kurczę, on jeszcze ma... Aj! Dobrze! I Elektrowizarda. Nie, po co tego Elektrowizarda drugiego tam? Dojdzie, dobije może, akurat się uda. Dawaj, dawaj, raszuj to, pięknie. Jeszcze raz, bzyt. Bzyt. No i co teraz? Teraz trzeba się bronić. Zap. Okej. No, 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 no. Princeska, zostaw ten tower, mordziata. No nic, tutaj trzeba się teraz obronić. Ciężko, co? Znaczy, no ma takie karty akurat typowo, że Pekka nie chce przejść. O, oh, fuck. No to po nas. Tombstone. Zap. Zap na def... Tak, tak, dobrze, dobrze mówisz. I zróbmy coś takiego, może się uda. Strzałki. Stoj! Nie trafiłeś strzałkami. No i ponos. Dobra gierka, dobra gierka. Długa. Bardzo długa. Play Legendary to mamy w questach już zrobione, możesz o, zebrać. Zbierzmy sobie. Pyk. Następnie Play Battle. Aha, Clan Warsy. Okej, okay, teraz leci JJ. Okej, okay, zobaczymy. Jak mi się nie uda, to coś musimy w deku zmienić. Tak, tak, może... No akurat trafiliśmy na takiego z chatką, z spamera, rozumiesz? Może Dark Prince by tutaj zdał egzamin. Mamy go wysoko podniesionego. Ja nawet nie miałem czasu wyjść z Tombstone'em, żeby... za tą Pekką te szkieletonki szły sobie. Mhm. Tak fajnie. Nie, Pekkę, Pekkę teraz daj, moim zdaniem. Pekkę zaraz postawię. Aha, dobra, jest full elixir. Dobra, już nie postawię. Fireball na Hograiderze. Nie. Ja bym to odpuścił na razie, ten atak. Dał Ice Wizarda sobie spokojnie. Pomału, pomału. Peczką byśmy sobie wyjechali. Raz, dwa. Dobrze, teraz Minions, Minions. Okej. Okay. I ciekawe, czy on właśnie coś ma. Czy ma Skeleton Army? Nie, Wizarda ma. No to tak standardowo Wizard z Hogiem, nie? Tak często się to spotyka. Jeszcze Tornado. A jak ładnie ten Ice Wizard spowolnił Tower, że ta no. Pekka jeszcze doszła. Ładnie, ładnie, ładnie. Mimo, że najgorsza legenda, ale... No nie taka najgorsza. Moim zdaniem to Sparky jest gorszy. Hograidon. No i pięknie. Aha, zapa jeszcze ma, dobra. Wszystko wiadome. I co, dorzuci mi tu zaraz Prince'a pewnie. To zaraz sobie wyjdzie z Pekką. I tak ja bym wyszedł z Pekką, na... jeszcze nie, jak Tower przejmie go, nie? Ja. Dobra. I Aishika, dobrze. Ty jak ją zawsze masz łatwiejszych przeciwników. Po prostu lepiej gram. Dobra, dobra. Nie ze mną te numery. Pa, Pekka pięknie zgasiła. Uderzyła jeszcze, te tornado nie zdążyło ściągnąć. Masakracja. No i Tombstone, nie? Bo teraz poleci Hograider. Jakby ten Hograider na Valkyrie pojechał, no to tak słabiutko, co nie by było. No tak. Valkyria ma HP tyle, Hograider tyle. A my byśmy bez eliksiru zostali. Teraz ładne znowu combo idzie. I Electro Wizarda może do środka, co? Na tego Fire Wizarda. Dobrze. Patrz, co się dzieje. Dostał tam pusha tornadem. A! Jednak ta Valkyria. Jeszcze jeden Tombstone. I Pekka. Na to wszystko ja bym proponował Pekkę. Yeah, I know. Yeah, I know. Ładnie. GG dla Justyny, mordy. Woohoo! Ja przypominam również o zostawieniu łapki w górę, ponieważ jeżeli nie wbijemy 400 łapek, nie będzie giveawaya, a tak będą łapeczki. A tego byście nie chcieli. Będą u kogoś na kompie, koncie, dżemeczki i będzie wszystko si. Si kalafon. Dobra, teraz ty. Tak, coś zmieniamy w deku tak testowo jeszcze? No. Czy wystarczy? Ja wiem, mi się wydaje, nie jest wcale taki
wolny, bo 3-5 to jest tak spoko, moim zdaniem. Bo wiesz co, naziemna taka jedna postać to tylko jest P.E.K.K.A., a Ice Wizard i Electro Wizard to wiesz... Support, oni są... support. No, może a Knightik? No Knight albo Valkyria mi się wydaje. Ale zamiast czego? No właśnie, zamiast czego? Zamiast Goblin Gango. Myślisz? To Knightik czy Valkyria? Knightik. Knightik. O, upgrade'ujemy sobie go za 4. Use. Zamiast Goblin Gangu. No dobra. No to Faral leci drugi raz przegrać. Sebastian Schultz. Iron Hearts. No, żelazne serce. Alright. Tombstone. I cóż on będzie miał? Małą pekkę. To ja bym dał tak. Ice Wizarda. Bo ta pekka nie dojdzie. Te szkieletonki ją zajadą. Nie doszłaby i tak ta peka, ta Ice Wizard by ją tam spowolnił. No, prańsik. Teraz jeszcze możesz Electro Wizard dodać, albo... Obowiązkowo, obowiązkowo. Miniony. O, strzałki! Zapadł ciłem. Ja myślałem, że ten Ice Wizard rozwali tą hordę, wiesz? Byłem pewien wręcz. Dajmy Knighta do pomocy. Czy wyjdzie Knight? Co, ekipka idzie. A teraz fajnie, Electro Wizard uderzy piorunem i pan na Knighta Tower zacznie bić, tak? Tak, Knight to patrz, zaczął Tower patrz, bić. Patrz, co tam się dzieje. Pięknie, te szkieletonki z Tombstone'a, no nie! Nie, Ice Wizard jest dobry. Ładnie, co tam się wydarzyło, proszę państwa. My jeszcze ani razu nie dostaliśmy... Tutaj tak jak wtedy Ice Wizard peka. Muszę zgasić pekką Inferno. Raczej... Jak on się nazywa? Egze! Ty w ogóle mnie nie słuchasz. Miałeś dać Ice Wizarda i przed popekę. No nie. Tak nie może być, Justyna. I strzałeczki. O, jakie słabiutkie te strzałeczki! Ja byłem pewien, że... Zgasi na raz! Zgasi, serio. No to tutaj... Mamy ostrzeżenie, że może się noga powinąć. Nie mamy Tombstone'a. Knighta na Prince'a. Nie no, muszę dać tego Elektrosa, bo Elektros musi tutaj zabić Inferniaka, nie? No i przed tutaj pewnie wszystko. No okej, okay. Defensywna, ofensywna Pekka. Dawaj, jeszcze jednego Ice Wizarda. Strzałki. No właśnie, zapomniałem o tej hordzie, wiesz? Dobij, dobij, dobra, patrz, ogień krzyżowy wzięli. Knightik przez Ice'a. Do tego kolejny Elektrus. Jak to ci powiem, fajny deczek nam wyszedł. Myślałem, że będzie ciężko. Te wszystkie golemy, lawy takie oklepane zawsze nam bobu dają, że tak powiem. A tutaj takie miłe zaskoczenie. Nie sądziłem, że ten deck będzie taki fajny. OP, dokładnie. 25 na wieży. Nie, nie zrobisz go na 3. Ja, zagadałeś się, zobacz. I strzałeczki nie zdążyły się skastować. Dobra, to moje tyle. Twoja kolej jeszcze jedną? No jeszcze raz. No dobra, to jeszcze jedna walka. Ostatnia. 3318 wybiliśmy. No ładnie, ładnie, nie powiem, że nie. Chyba rekord na No Jam Rush. Harby. Czy jaki był rekord na No Jam Rushu? Nie, zaraz sprawdzimy. Dobrze. Dobra, chyba sobie na jeden wyjdę. No okej, okay, to 3 eliksiry, to co to tam? Pekka kontra Pekka. No ciekaw jestem, ja bym dał chyba Elektro. Czy ten Knight wyjdzie przed Pekę? Nie wyszedł. Ale dobra, dostała na zapęd raz. Zgasi nam tą pekkę, wariat. No zgasi, zgasi. Ajajajajaj. On ma na 5, tak? Pekkę? My na 4. Uderz! Ach! Tyle brakowało. Powoli. Teraz. No, wyszedł jak diabeł. A ten mieczyk tego Knighta będzie tak cały czas do końca walki tam stał wbity, nie? Chyba tak. Nie, zniknął. Nie, zniknął.
No nie wiem, co za atak minionami na szkieletonkach. No dobra. Jeszcze chyba nie. No dobra, niech będzie. I on teraz da pekkę. Daj elektrosa, dobrze. I patrz, szkieletonki idą do pomocy. Chyba, że rzuci tą walkirię. On miał walkirię, czy nie? Loga miał. Również miał loga. Ciężko. Idziemy łeb w łeb. Ale defensywnie jesteśmy dobrzy. Co, od nowa chyba, mi się wydaje, Tombstone. Jak te wizardy dojdą, no to będzie dobrze. Raz uderzył, no. Nie najgorzej, nie najgorzej. Na tego wizarda dam Knighta. Tylko tak w timing, nie? Żeby nie rozwalił Tombstone'a. Okej, okay, teraz. Okej, okay, super. I minionki, co może? Bo on Nightwitchkę da. No. Nie do końca odchodziło. Okej, okay, pekka. I teraz tak, kolejna będzie pekka. Tu by się przydało teraz tornado. Tornado by się teraz przydało. Daj Knighta do pomocy. Może uda się to spusować. Ten wizard robi robotę. Valkyria i Lumberjack. No ładnie. Tak ryzykujesz, mówisz? Zap! Kurde, tutaj chyba będzie remis. Chyba, że będzie. Teraz jest 2-1 dla ciebie, że chyba będzie. Tak, dobrze mówię? Dwa razy wygrałaś? Nie. Raz wygrałam i ty raz wygrałeś. No to 1-1. Ale ja raz przegrałem, to 0-1 dla ciebie. Może będzie remis przegrany. Jeszcze Inferno Dragon, który się w ogóle nie chwalił. I Lumberjackiem, ma dużo legend, gościu. Nawet nie ma czym tu teraz tak, wiesz, skontrować. Tak. Bez peki jest naprawdę ciężko. Chyba Knightik. Kurde, no ja ci mówię, że to będzie remis. No dobra, niech będzie tak. I ja bym dał elektrosa. Musisz dać, bo ten Fire Wizard nam tą pekę szybciutko spuszuje. Gdyby on nie miał wizarda, to ci powiem, że już by była wygrana. 2-1. No to remis. No i remis. Czyli i tak wygrywasz, bo nie przegrałaś. Moi drodzy, tak wyglądał ten deczek. Moim zdaniem spisuje się. Nie jest zły. W przedziale pucharkowym od 3200 do 3, myślę, 600 dacie sobie spokojnie nim radę. Miałeś jeszcze sprawdzić, ile mieliśmy najwięcej pucharków. Puszek. 3467. To był rekordzik. No troszeczkę spadliśmy. Moi drodzy, to było na tyle z tego odcinka. Pamiętajcie, że giveaway będzie dopiero wtedy, kiedy wbijecie 400 łapeczek w górę. Ja dziękuję Wam jeszcze raz wszystkim za uwagę. Trzymajcie się. Cześć! Cześć!